Twoja pierwsza praca z Euresem. Gabriel ma 22 lata, jest Portugalczykiem i szuka pracy. Ma ukończone studia, trochę doświadczenia i jest gotów podjąć pracę w innym kraju Unii Europejskiej. Ingrid prowadzi w Szwecji MSP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwo. Szuka odpowiednich kandydatów do pracy w swojej firmie. Dobrze by było, gdyby Gabriel i Ingrid mogli się spotkać, prawda? Dzięki twojej pierwszej pracy z Euresem jest to możliwe. Twoja pierwsza praca z Euresem to inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz mobilności zawodowej. Jej celem jest pomoc młodym ludziom w wieku 18-30 lat, posiadającym różne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w znalezieniu pracy za granicą poprzez ułatwienie dostępu do ofert zatrudnienia. Inicjatywa jest przydatna także dla pracodawców. Otwiera im możliwość zatrudnienia pracowników, których nie mogliby znaleźć na rynku lokalnym, regionalnym czy krajowym. Po krótkich poszukiwaniach w internecie Gabriel natrafia na informacje o twojej pierwszej pracy z Euresem. Ustala, że służby zatrudnienia stosujące ten program mogą mu udzielić praktycznej, a może również finansowej pomocy w znalezieniu pracy. Ingrid nie może znaleźć odpowiedniego kandydata w swoim kraju. Postanawia skorzystać z programu twojej pierwszej pracy z Euresem, aby uzyskać dostęp do szerszego kręgu utalentowanych pracowników. Inicjatywa Twoja pierwsza praca z Euresem pomaga osobom szukającym pracy lub pragnącym ją zmienić oraz pracodawcom w różny sposób, na przykład dopasowując profil kandydatów do faktycznych ofert pracy w firmach z innych krajów członkowskich. Oferuje także informacje i porady dla obu stron. Oferty pracy muszą obejmować co najmniej 6-miesięczny okres zatrudnienia i być zgodne z krajowym prawem pracy. W programie Twoja pierwsza praca z Euresem Gabriel rejestruje swój życiorys, a Ingrid wolne miejsce pracy. Służba zatrudnienia wybiera Gabriela do wideotelefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z Ingrid. Rozmowa przebiega pomyślnie i Gabriel otrzymuje od Ingrid ofertę zatrudnienia. Zaczyna za kilka tygodni. Po otrzymaniu oferty pracy może dostać pomoc finansową z programu Twoja pierwsza praca z Euresem, na przykład na pokrycie kosztów podróży i utrzymania. Ingrid występuje z kolei o pomoc finansową na uruchomienie programu integracji pracowników, czyli pakietu pomocowego obejmującego szkolenia i kształcenie, który ułatwi Gabrielowi i jej firmie dostosowanie się do nowej sytuacji. Także jej wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Zalety programu są zatem jednoznaczne. Inicjatywa Twoja pierwsza praca z Euresem, promująca mobilność zawodową w Europie, przynosi korzyści zarówno młodym ludziom, pragnącym rozpocząć karierę zawodową lub zmienić zawód w innym kraju, jak i pracodawcom, zyskującym większą pulę utalentowanych pracowników, dzięki którym ich firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne i innowacyjne. Praca z Euresem, łatwiejsze zatrudnianie i praca w Europie.